jestem w tej chwili na łączniku drogi krajowej numer 94 z Aleją Róż. Wyłączona sygnalizacja świetlna. Przez skrzyżowanie będę jechał prosto, czyli jestem na ciągu podporządkowanym. Muszę ustąpić pojazdom z prawej oraz lewej strony. Tutaj na odcinku pomiędzy jezdniami nie mamy miejsca ku temu, aby tam się zatrzymać. Więc po przepuszczeniu pojazdów z lewej, no warto się tutaj również na prawej skupić. I przejeżdżamy. Dlaczego tutaj niektóre pojazdy stoją tak daleko, oczekując na światło zielone? Nie wiem. No i z ulicy Legionów skręcę w Aleję Róż w lewo. Jadę w kierunku centrum. Również jestem na ciągu podporządkowanym. Lewą mam zajętą, prawą również. I ta sama sytuacja jak ze strony przeciwnej. Tutaj oczywiście muszę ustąpić pojazdom z prawej i z lewej oraz sprzeciwka. Natomiast tutaj pomiędzy jezdniami no nie ma za wiele miejsca. Więc powolutku wyjeżdżam. Wolne, upewniam się, że nie ma pieszych. No i w zależności od tego, czy zamierzam jechać w kierunku centrum, czy też w kierunku Gołonoga, ustawiam się na właściwy pas.